Cześć, Peter z tej strony. Jedziemy na EV Experience na torze Modlin. Dzisiaj jedziemy do takiej miejscowości, która się nazywa Zedrze pod Warszawą. Tam mam hotel, w którym będę nocował. I chciałem po prostu taki raport zrobić z tej trasy, żeby pokazać, jak wygląda przejazd z Krakowa do Warszawy samochodem elektrycznym. W tym momencie jesteśmy naładowani do 31%. Jest 16:39. I już mamy wyznaczoną trasę do hotelu. Natomiast tutaj od razu mówię, że musimy się ładować na superchargerze, co nie jest dziwne, bo mamy do przejechania kawałek. No, a teraz resetujemy pomiar. Jest zresetowany pomiar do zera. I ruszamy. Plan jest taki, że przewiduję, że ładowanie potrwa przynajmniej pół godziny, jeżeli nie 45 minut. Ale potem plan jest taki, że jedziemy prosto do hotelu. A to dlatego, że przy hotelu jest słupek Noxo, który pozwoli mi się naładować na następny dzień, na cały event EV Experience prawdopodobnie. Powinno wystarczyć. Oczywiście na drogę powrotną będę musiał prawdopodobnie znowu się doładować. Tak to wygląda. Zobaczymy, czy plan się sprawdzi. Jak zawsze. Będę raportował. Ostatecznie wyruszamy o godzinie 16:49 z 31% baterii. No, jesteśmy w Bonarce, 17:19, 26% baterii. Oczywiście przedzieranie się przez krakowskie korki. Szacowany czas ładowania to 35 minut, a do hotelu mamy minus 40% w tym momencie, czyli na pewno 40% musimy doładować, czyli do 80% na spokojnie, żeby mieć 10%, 15% zapasu. I myślę, że to jest plan dobry. No i co? No i się podpinamy. Się podpinamy, proszę Państwa. Teraz pytanie, czy uda mi się 35 minut zjeść obiad. Albo przynajmniej coś przekąsić. No. Klip. Wiesz co to robi? Podpięte, zaraz zobaczymy jeszcze jaka moc z ciekawości. Mamy jesteśmy na dość dużym, 26% baterii, to więc dużej mocy jakoś super nie dostaniemy. 141. 161. 178. 187. 194. 196. 196 kW wleciało. No i się ładujemy. A jaka jest statystyka? Statystyka nie powinna się zmienić. 11 km dystans, 3 kWh energii zużyte, średnia energia 283 Wh na kilometr. Przy czym jest to pomiar z bardzo małej trasy, więc jak wiadomo, jest niemiarodajny. Jeszcze jedna rzecz wspomnę. Że ten cały etap by się nie działo, gdybym miał gniazdko gdzieś tam w domu czy w garażu. To w ogóle odpada, tak? To po prostu ładuję w domu do tych 80% czy tam 100% jak wolę i po prostu wyjeżdżam. No to tyle. Idę szybciutko coś zjeść. No więc tak, jest 18 godzina. Tyle mi zajęło, zanim zjadłem coś obiadowego, załatwiłem sprawy w toalecie i jeszcze sobie coś wypiłem, jakąś kawkę na zimno. Mamy 82%, czyli skończyło się ładować i
z naładowanie z 26% do 82% kosztowało mnie 81 zł i 40 groszy. A to dlatego, że ładowaliśmy się w drogiej godzinie na superchargerze. No i co dalej? No jedziemy do hotelu. Pokazuje, że będziemy tam na 22.06. Oby to się sprawdziło. No to jest jeszcze taka godzina znośna. Ruszam w trasę i mam nadzieję, że zamelduję się już z celu. A u celu mam mieć 13% baterii. Czyli tak akurat z zapasem. No i jesteśmy. 22.13. Złapiesz fokus? 22.13. 8% baterii, czyli o 5 mniej niż prognozowane. Jak wygląda ta statystyka? Przejechane 358 km, łącznie zużytej energii 56 kWh, średnia energia 155 Wh na kilometr. No i tak. Tak też czasami wyglądają przejazdy. Proszę bardzo. Z Krakowa pod Warszawę. Tutaj sobie profesjonalnie zapalę. Z Krakowa pod Warszawę wyszło bez międzyładowania. Więc się udało. 8% baterii. Wiadomo, nie jest to może rekord, ale to jest taka trasa, którą myślę dużo ludzi robi. Jest to trasa, powiedzmy, co to będzie, nie wiem, czy to będzie pół Polski, no może nie pół Polski, może przesadzam, ale no z Krakowa do Warszawy, czy pod Warszawę, jak widać, spokojnie da się dojechać bez międzyładowania i to z nawet zaczynając z 80% baterii, a nie ze 100%, więc ze 100% da się dojechać jeszcze dalej. Co było ciekawego? No ciekawe na pewno było to, że niestety trasa do superchargera i z powrotem na pewno nadłożyła dość dużo drogi i przestrzenia się przez korki, dlatego też taki czas trasy jest, ale tak jak mówię, no to już kwestia infrastruktury, kwestia tego, że po prostu tak mi się najbardziej opłacało na supercharger pojechać i tam naładować. A teraz będę się tutaj podpinał do Noxo, czyli Elocity. Najwyższy czas, bo tutaj zaraz mnie zdejmą. To jest tylko dla samochodów elektrycznych na czas ładowania. Więc proszę bardzo, jest super. I, że tak powiem, tak jak powinno być, jest super. I zaraz sobie weźmiemy ten super. Weźmiemy sobie tutaj, nie musimy brać naszego niebieskiego kabelka, bo mamy tutaj, to może tutaj pokazać, mamy tutaj Type 2 kabelek, tylko wkładamy, cyk, zaświeciło się na niebiesko, więc wszystko ok. I teraz trzeba wziąć aplikację. Telefon mam tu w samochodzie. Trzeba wziąć aplikację i autoryzować. A tak się składa, że dzięki uprzejmości EV Klubu Polska mam 10 zł darmowego prądu od Elocity właśnie. Więc fajnie, fajnie. Elocity. No, tutaj się przydała karta, ale dobra. Czy jesteś w stanie mnie zlokalizować lepiej? Co jest? O, widzę ładowarkę. Teraz muszę sobie tylko zobaczyć, co to jest. Czy to jest numerek? Jaki to jest numerek? 1 czy 2?
To jest bardzo dobre pytanie. O. Chyba muszę. Nie, tu jest dwa, więc ja musiałem włożyć jedynkę. Dobra, widzę. Czy to jest jedynka? Klikam ładuj. Rozpoczynanie ładowania. I uwaga, uwaga. Patrzymy na wskaźnik. Proszę czekać, mi pisze w aplikacji. Wystąpił błąd. A fajnie, fajnie. Dobra, próbujemy jeszcze raz. No. Zobaczmy, co się gdzieś dziady łażą po aucie. Co jest? Czas odczytywania na odpowiedź serwera był zbyt długi. Sprawdź swoje połączenie internetowe. Połączenie internetowe jest dobre. Koszt takiego ładowania to jest 2,19 zł za kilowatogodzinę. Czyli drożej niż na jakimkolwiek superchargerze. Niestety. O, dobra. Do trzech razy sztuka, za trzecim razem, proszę bardzo. Rozpoczęto ładowanie. No to możemy teraz iść do samochodu, sobie zobaczyć. Jak to wygląda? Wygląda to w następujący sposób, że się ładujemy. 11 kWh, znaczy, głupoty gadam, 11 kW oczywiście, 0 kWh, 5 godzin 35 minut. No to jest zdecydowanie za dużo, więc ja bym sobie tutaj jeszcze ten prąd zmniejszył, tak do 12 amperów na przykład, że to było 7 godzin dalej za mało. 8 amperów. To już jest 11 godzin. 11 godzin to będzie 9, niech będzie 9 amperów w takim razie. 9 godzin. 45 minut. Ile my tak naprawdę chcemy? Chcemy około 10 godzin. To będzie około 7, może 6, 7. Dobra, myślę, że będę w stanie wstać. Dobra. I tak to właśnie jest. Trzeba spowalniać ładowanie, ponieważ samochód ładuje się zbyt szybko. No, więc tak zostawiamy. On się będzie przez noc ładował, a ja idę do hotelu sobie odpoczywać przed jutrzejszym EV Experience, na które już teraz zapraszam na jakąś relację. Postaram się wszystko, co będzie fajne, interesujące dla mnie, jakoś zarejestrować. No może nie wszystko, ale takie rzeczy, którymi będę chciał się podzielić. No, trzymajcie się. Cześć. I szybciutki update. Musiałem podbić moc ładowania do 12 amperów, gdyż wcześniej miałem limit ładowania ustawiony oczywiście na 80%, a zwiększyłem go do 100%. Czas jest mniej więcej podobny do ładowania. Czyli gdzieś po 8 będziemy mieli około 100%. To powinno być ok. Cześć. Dzień dobry. Witaj z tej strony. Ładowanie się zakończyło. Tu pokażę. Mamy 100% baterii. Ładowanie zostało zakończone. Ładowanie zostało zakończone około godziny 7.22 i kosztowało około 165 zł i to jest chyba cena już po tej, po tym zastosowaniu tego kuponu 10 zł. Doładowaliśmy 70 kWh, a tak naprawdę 75 z apki, bo tam jeszcze poszło na centry.
No i co? I się odpinamy. I się odpinamy. I plan jest taki, że idę jeszcze na śniadanko do hotelu. Przekautuję się i jadę na EV Experience. Więc tak. Wyłącznie dla pojazdów elektrycznych na czas ładowania, więc trzeba się, jak się już nie ładujemy, więc trzeba się odpiąć. Tutaj mamy ładowanie. Odblokuj gniazdo. Tutaj to się zapaliło białe tutaj wskaźnik i możemy wyjąć kabelek i ułożyć go pięknie tutaj. I to nam załatwia sprawę ładowania. No a teraz jeszcze plan jest taki oczywiście, że tutaj sobie w schowku schowam moją plakietkę z kontaktem w razie jakby ktoś potrzebował ładowania. I co? I się przestawiam na miejsce obok, które nie jest już do ładowania, tylko to jest po prostu miejsce parkingowe. No i tyle. I później będę już jechał. No i ostatecznie jest 8:28, kiedy będziemy wyruszać. Na torze modlin mamy być o 9 godzinie, czyli dokładnie godzinę przed oficjalnym rozpoczęciem EV Experience. Zobaczymy, czy mnie wpuszczą. Jeżeli mnie nie wpuszczą, to najwyżej zaczekam. No i zrobię podsumowanie już na miejscu. No i dobrze, ostatecznie jesteśmy na miejscu, na torze modlin, na parkingu EV klubu. Mamy 94%, jest 9:09 powiedzmy, no akurat pociąg przejeżdżał na przyjeździe, więc to no, też, nas też trochę zatrzymało tutaj, sprawy organizacyjne jeszcze również. A jeżeli chodzi o statystykę ostateczną, to przejechaliśmy 391 km, zużyliśmy 60 kWh. Średnie zużycie energii to 154 Wh na kilometr. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o trasę. Fajnie. Rzeczywiście wszystko poszło zgodnie z planem. I teraz taka, co z takich uwag, no pierwsze rzeczywiście zrobiliśmy do tego zedrza trasę na strzała. I to tam użyliśmy, ile to tam było, 70 ileś procent baterii, żeby to zrobić. I do tego no to ładowanie w hotelu oczywiście droższe niż Supercharger. To jest pierwsza uwaga. No Supercharger ma niesamowite ceny cały czas w porównaniu, ale bardzo wygodne. To, że mogę mieć 100% na no rano jak wyjeżdżam, jest super opcją. No i co, no i tyle. I zapraszam na relacje z EV Experience.